Siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale, w kolejnym odcinku z serii cotygodniowych nowości ze studia SCS. W tym tygodniu pokażę wam dwa nowe posty od studia SCS-u, więc lecimy z odcinkiem. Oczywiście na starcie przypominam o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale, wbijcie też na Discorda, link macie w opisie. No i pierwszy post wleciał w środę 16 września i jest on odnośnie Colorado, a dokładnie punktów orientacyjnych. Tutaj napisali o tym, że w tym stanie Colorado będziemy mogli zwiedzać dużo historycznych miejsc, powiedzmy historycznych budynków, które są też w realu. Będziemy mogli dojechać m.in. do Szwajcarią Ameryki, czyli jakieś tam osiedle, powiedzmy takie, w jakimś tam mieście. Będziemy mogli też dojechać do takiego punktu, w którym skrzyżowują się cztery jakieś tam stany, a dokładnie tutaj jest napisane, jest to Arizona, Nowy Meksyk, Colorado oraz Utah. Utah, chyba tak się mówi. No i pokażę wam zdjęcie, bo więcej tutaj nie napisali. No naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Jak widzicie, no i są góry, i są stepy, powiedzmy, więc no bardzo różnorodny klimat. No jak na Amerykę przystało. Budynki też są bardzo ładnie zrobione. Bardzo, no mi się po prostu bardzo podobają. Patrzcie, czy nie ma jakichś nowych ciężarówek, bo w sumie ja się nie znam na tym. Jakbyście zobaczyli jakąś ciężarówkę, której w grze jeszcze nie ma, to piszcie, a nawet krzyczcie w komentarzach. No i wtedy ja bym wasz post po prostu przypiął, jako tam w opisie, czy no w komentarzu, ale zobaczcie, że naprawdę bardzo to ładnie wygląda. Jak chcecie dokładniej tym zdjęciom się przyjrzeć, to macie linki oczywiście w opisie. No i co, chyba już tutaj więcej nic nie ma. Nie ma tu pokazanego tego punktu, gdzie się skrzyżowują te cztery stany, ale zobaczycie, możecie zobaczyć na mapie, gdzie się skrzyżowują właśnie te stany, czyli gdzieś to było Arizona, Nowy Meksyk, Colorado, Utah, i tam będziecie po prostu mieli pokazane, no ten cały ten pomnik czy coś tam. Kolejna rzecz tyczy się ETS-a. Jest to pakiet nowych farb Super Stripes. No i tutaj właśnie nowe DLC wleci z lakierowaniami, ale to nie tyle, ale to nie koniec, wleci jeszcze do tego oraz do pozostałych malowań, nie wszystkich, ale większości malowań z podstawki, możliwość po prostu tuningu tych, po prostu będziemy mogli kolor zmieniać na jaki chcemy. No i tutaj możecie się przyjrzeć, jakie to będą malowania po prostu. Niektóre są ładne, niektóre są takie dziwne. W sumie ja nie wiem, ile to DLC kosztuje, pewnie coś 7 albo 15 zł maksymalnie. No ja raczej tego DLC nie będę kupywał, bo na malowaniach i tak ja jeżdżę najczęściej no, na zwykłym białym malowaniu, albo no, zależy na jaką ciężarówkę. No ale jak ktoś się chce sobie kupić, to niech się kupi. No i co, i to chyba wszystko. Film może długi, nie wyszedł 4 minuty, ale no to tylko dwa posty wrzucili w tym tygodniu. No i co, no jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji na kanale, wbijcie też na Discorda, link macie w opisie. Siema, do następnego, cześć!